Policja, stój, bo strzela! A cię pierdolę, coś to strzela. Nie wypał? Na ziemię! Co jest? Panowie, ja mam pretensje tylko do tego, tego i tego, co mnie kółkami układali, do pozostałych nie. O co kaman w ogóle? Panowie, jesteście dżentelmenami? Ty widziałeś kiedyś w policji dżentelmenów? Placko, jak mnie wkurwisz, wypuszczam chłopaków i dokończę dzieła, mówisz, jak było. Ja kiedyś byłem zastępcą komendanta Straży Miejskiej, a do komendanta ktoś wysłał moje intymne zdjęcia. Ja na tych zdjęciach nie byłem z kobietą, tylko z mężczyzną, jak sobie robimy laskę. A że to było nietolerowane, kazali mi się zwolnić. Wtedy faktycznie miałem orientację promęską. Teraz odwrotnie, bzykam się tylko z kobietami. Ci panowie, co mnie bili, są z okresu męskiego. Powiedziałem w środowisku, że jeden z nich mi laskę robił. On się wzburzył, poszedł do kolegów i powiedział, że ja rozpowiadam nieprawdę. I przyszli do mnie, żebym się wycofał. Patrzę, a ci, co najbardziej krzyczą, to tak. Ten mi robił ze 30 razy lachę. Tego to z 15 razy w dupę ruchałem. No i tak w zasadzie nie ma ani jednego, który by czegoś ze mną nie miał. No, takie środowisko. To mówię. Ty mi robiłeś lachę, ciebie ruchałem. Nadal mam coś prostować? To wyciągnęli gazówki. No ja wyciągnąłem swoją i zaczęliśmy się strzelać. Ciebie ruchałem w dupę, ty mi robiłeś laskę. Którego ruchałeś w dupę? Tego, tego, tego i tego. Który ci robi laskę? Ten, ten i ten. 00 do 39. Chodź ze mną zajebać kurwę. Jaką kurwę? Co mi dała w sklepie za małe buty? Zabrałem kurwę Adidasu. Tyle i kurwa razy mówiłem, daj mi mój rozmiar. Kurwa dała za małe. Pojebało cię kurwa szmata pierdolona? Ile razy ci kurwa mówiłem kurwa, ile razy ci mam tłumaczyć, że dał mi dobre buty kurwa? Ile razy kurwa? O co panu chodzi? O jajco kurwa chodzi, o jajco. Jeden dałaś mi dobry kurwa, drugi za mały dałaś kurwa. Pojebało cię kurwa? Szmato pierdolona ty kurwa. Kurwa. Żyjcie. Co robiłeś, jak było strzelane? Nogi. Co widziałeś? Mecz piłki nożnej. Kto z kim grał? Ilu gości gra w drużynie? 11. Z bramkarzem czy bez? Bez. Wiesz co, opałka Marcin? Weź ty już spierdalaj do domu. A mogę trening skończyć? Kurwa, jaki fajny gong. Strachu, ty rozumiesz, że z głową na koncie to ty nie możesz być koronnym. No tak. No to bo chuj złożyłeś takie zeznania, że wjebałeś brata i ojca do więzienia za jakieś stare tematy. Bo mi jest albo czarny, albo biały. Jak się naprawiam, to do końca. Zajebali ci z zemsty matkę. Przecież nawet nie będzie miał do więzienia przysyłać ci paczek na święte. Ale dzięki temu zabójstwo Czeczena prokurator mi co 15 lat. Marcinku. Tego słuchasz jak świnia grzmotów. Przecież za zakopywanie trupów bez palców dostaniesz 3 dożywocia. Ja rozumiem, ale zabójstwo Czeczena prokurator robi co 15.